Kwiecień 2019. Julian Assange zostaje siłą usunięty z ambasady Ekwadoru w Londynie. Został skazany na 52 tygodnie więzienia za uchylanie się od kaucji i otrzymał wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Zostaje wysłany do Belmarsh, więzienia o maksymalnym zabezpieczeniu, gdzie przetrzymywani są najniebezpieczniejsi przestępcy w Wielkiej Brytanii. 23 maja 2019 roku. Stany Zjednoczone wydają 18-punktowy nakaz uzupełniający, w tym 17 zarzutów na podstawie ustawy o szpiegostwie. Zarzuty dotyczą odbioru, posiadania i publikacji informacji poufnych. Julian Assange w obecnej chwili może zmierzyć się z karą do 175 lat więzienia w USA. 24 luty 2020, pierwszy tydzień rozprawy ekstradycyjnej Assange'a się rozpoczął. W tym okresie Assange'a zakuto w kajdanki i przeszukano na Golasa dziesiątki razy. Assange również odmówił zgody na spotkanie z jego adwokatami. Zamiast tego został umieszczony w kabinie otoczonej kuloodpornym szkłem, co uniemożliwiło skuteczną i poufną komunikację z jego zespołem prawnym. Rozprawa jest przesunięta na maj. Osoba o imieniu Solange jest przetrzymywana w izolacji. 4 maja 2020 roku. Rozprawa ekstradycyjna została odroczona z powodu COVID. 24 czerwca 2020. Stany Zjednoczone wydają drugi nakaz, uzupełniający rozszerzający zakres początkowego zarzutu o spisek w celu wtargnięcia do systemu komputerowego. Jednakże to oskarżenie opiera się na zeznaniach skazanego oszusta Sigurdura Thordarsona. Woodarson to zdiagnozowany klinicznie psychopata i skazany przestępca seksualny, który później przyznał dziennikarzom, że skłamał FBI. 7 września 2020 rozprawa ekstradycyjna Assange'a zostaje wznowiona. Obrona podkreśla kluczową rolę WikiLeaks i Juliana Assange'a, w tym ujawnienie zbrodni wojennej. Obrona argumentuje, że precedens ustanowiony przez tę sprawę sprawi, że każdy dziennikarz będzie podlegał ekstradycji za publikowanie poufnych informacji w interesie publicznym. Omówiono również zły stan zdrowia Assange'a wraz z perspektywą straszliwych warunków, jakie mógłby napotkać w amerykańskim więzieniu. Te warunki według Narodów Zjednoczonych równałyby się z torturami. 4 stycznia 2021 roku Assange wygrywa proces. Sędzia argumentuje, że restrykcyjne warunki więzienne, które czekają go w Stanach Zjednoczonych w połączeniu ze słabym stanem zdrowia, stanowią zagrożenie dla jego życia. 5 lutego 2021 roku Stany Zjednoczone oferują warunkowe zapewnienia, że Assange nie będzie zatrzymany na mocy surowych przepisów specjalnych środków administracyjnych. Nie byłby także zatrzymany w zakładzie karnym Supermax w Colorado. Akta diurna. Stany Zjednoczone nie zaoferowały żadnych gwarancji, że nie wycofają się z zapewnień. 26 września 2021 roku. Czy CIA za prezydentury Trumpa, plan porwania i zabójstwo założyciela WikiLeaks, Juliana Assange'a, podczas strzelaniny w Londynie? To jeden z eksplozywnych wniosków w nowym eksponacie autorstwa Yahoo News. Raport szczegółowo opisuje, jak CIA rozważało porwanie, a możliwe nawet zamordowanie Assange'a, kiedy schronił się w ambasadzie Ekwadoru. Te informacje dodatkowo potwierdzają dowody już przedstawione sądowi przez informatora z wnętrza ambasady. Gdyby Assange został wydany, trafiłby do kraju, który planował jego zamordowanie. 27 października 2021. Rozprawa apelacyjna w USA jest rozpatrywana przed Sądem Najwyższym. Podczas gdy prokuratorzy USA twierdzą, że Assange jest w pełni zdrowy, doznaje udaru i nie jest w stanie kontynuować postępowania. 10 grudnia 2021 roku. Pomimo słabego stanu zdrowia i sensacyjnych ujawnień dotyczących planów CIA na zabójstwo Juliana Assange'a, sędzia orzeka na korzyść USA, nakazując jego ekstradycję. Assange odwołuje się od tej decyzji. 14 marca 2022. Assange przegrywa apelację na podstawie tego, że nie przedstawiła argumentowalnego punktu prawa. 20 kwietnia 2022 roku. Sąd rejonowy w Westminster rozpatruje sprawę w ciągu 7-minutowej rozprawy, która kończy się przekazaniem sprawy Assange'a ówczesnej minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Patel lub ostateczna decyzja w sprawie jego ekstradycji. Patel zarządza jego ekstradycję. 26 sierpnia 2022 roku zespół prawników Assange'a prosi Sąd Najwyższy o zezwolenie na uchylenie ustawy. Czerwiec 2023. 10 miesięcy po złożeniu wniosku sędzia Jonathan Swift odrzuca prośbę Assange'a. Assange składa odnowiony wniosek o pozwolenie na odwołanie. 20 lutego i 21. 18 miesięcy po wniosku Assange'a o pozwolenie na nagranie. W sprawie apelacji dwóch sędziów wysłucha wniosku Assange'a i zdecyduje raz na zawsze, czy zostanie mu przyznane pozwolenie na apelację ekstradycji. Kolejność. Jeśli mu się nie uda, nie będzie więcej możliwości, aby Assange mógł mieć swoją sprawę rozpatrzoną w brytyjskich sądach. Jedyną drogą na tym etapie byłoby odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Jeśli jednak Assange wygra sprawę, zostanie wyznaczona data pełnego rozprawy apelacyjnej.